Szanowna dyrekcjo, drogie grono pedagogiczne, koleżanki, koledzy i wszyscy obserwatorzy naszej szkoły. Jest mi niezmiernie miło wygłosić w tym roku pożegnalne przemówienie. Wybierzemy sobie co prawda trochę inaczej, zapewne jak większość z nas, ale jesteśmy w końcu wyjątkowym rocznikiem, więc zasługujemy na nietypowe zakończenie roku szkolnego. Dlatego z tego miejsca chciałbym powiedzieć dziękujemy. Dziękujemy za trud, zaangażowanie i wysiłek włożony w naszą edukację i przekazanie nam zasad moralnych. Dziękujemy za to, że trwaliście przy nas nawet w najgorszych sytuacjach, nawet takich jak ta, która właśnie zaistniała. Jesteśmy Wam wdzięczni za wszystko, co dla nas zrobiliście i jednocześnie przepraszamy za wszystkie mniej przyjemne chwile, których mamy nadzieję nie było za wiele. Spędziliśmy razem piękne 3 lata, lecz nasz czas, by powiedzieć sobie do widzenia. Czas spędzony między murami naszej szkoły stanie się kolejnym epizodem na ścieżce naszego życia. Jednak wspomnienia, które tu zostawiamy, będziemy nieraz wspominać z uśmiechem na twarzy. A nam, maturzystom, życzę, by to wszystko się ułożyło i byśmy mogli w spokoju, z optymizmem i wiarą przystąpić do upragnionego egzaminu, który jest w końcu naszym początkiem dorosłej przygody.